Był taki moment w tej walce, że bałem się o twoje zdrowie. Mimo że przegrałeś, przyjąłeś naprawdę masę ciosów i pokazałeś, że masz mocną szczękę. To nie o to chodzi w boksie, żeby przyjmować. Po prostu przegrałem walkę, to jest dla mnie najgorsze. Co twój narożnik mówił między rundami, szczególnie między tą pierwszą a drugą, bo ta pierwsza runda chyba była dla ciebie taka najcięższa. Żeby przepuszczać jego ataki i boksować chyba z tego, co kojarzę. Wiesz, ciężko teraz cokolwiek powiedzieć, bo za bardzo nikt nie kojarzy, ale z tego, co myślę, to żeby przepuszczać ataki. Na nogach właśnie. Czułeś się fizycznie, że jest od ciebie dużo silniejszy? Można tak powiedzieć, że był silniejszy, że czułem. Jak próbowałem klinczować, to się wyrywał. I twój rywal trochę chyba chciał zapasów pouprawiać, bo tam był zdenerwowany, że cię nie może powalić, to cię przewrócił. W trzecim starciu był. No właśnie. Nie wiem, co mam tu powiedzieć. Krzysiu, jaki był generalnie plan na walkę? Teraz już tam możesz zdradzić. Jak miałeś boksować, a jak boksowałeś? To znaczy, miałem boksować, przepuścić jego ataki i wtedy przepuścić jego, przeboksować 2-3 rundy i później zacząć boksować swoje. Wszedł, trafił. To jest boks. Chcesz zrobić wszystko, chcesz zostać mistrzem świata, ale czasami noga się potyka, no ale zobaczymy, co będzie dalej. Będę starał się wrócić. Odpocznę kilka dni, kilka tygodni, nie wiem ile. Bez względu na to, co zrobią promotorzy, ja i tak wrócę na salę, będę trenował. I wierzę, że dostanę jeszcze szansę, żeby wrócić i boksować. Nie zgubiło cię to, że... Miałem takie wrażenie, że w trzeciej rundzie po tych dwóch pierwszych trochę uwierzyłeś w to, że możesz przyjąć jego ciosy, potem poszedłeś do przodu. Nie? Nie chodziło o to, żeby przyjmować jego ciosy, że mogę przyjmować jego ciosy. To by było naprawdę bardzo błędne myślenie. Po prostu chciałem boksować, chciałem wygrać walkę i to tyle. Taki jest boks, zdarza się. Jeden wygrywa, drugi przegrywa. Kto się podnosi, ten się podnosi. Kto się nie podnosi, to się nie podnosi. Ja wrócę na salę, będę trenował. Czy będzie dane mi się podnieść? Ja zrobię wszystko. Czy będą do tego okoliczności? Zobaczymy. To był najmocniej bijący rywal w twojej dotychczasowej karierze? Można powiedzieć, że tak. Tak, odczuwałem każdy cios, który jak trafiał, to czułem. To czułem jego ciosy. Jak bardzo boli ta porażka, pamiętając o tym, że z Richardem pracujecie rok i wydawało się, że to wszystko naprawdę zmierza we właściwym kierunku i chyba w ogóle nie dopuszczałeś takiej myśli, że coś takiego się może przydarzyć. Nie dopuszczałem do siebie takiej myśli, ale niedopuszczane myśli czasami przekradają się, prześlizgują się i jednak to jest. No nic, to jest życie, trzeba się podnieść, nie zamierzam się. Miałem chwilę słabości i troszkę się rozżaliłem, ale nie poddam się, będę dalej. Starał się iść do przodu i będę starał się rozwijać bokserską. Zobaczymy.